W imieniu radnej gminy Krasoki i sołtysów chciałbym w tej trudnej sytuacji, jaka spotkała nasze tutaj miejscowość, pandemia koronawirusa, chcieliśmy przekazać z potrzeby serca 8100 zł na cele, powiedzmy, higieny osobistej i sprzętu, który jest niezbędny, aby szpital mógł funkcjonować prawidłowo. Zakup pulsoksymetrów to jest właśnie takie urządzenie, które ewidentnie w bardzo wczesnej fazie może wskazać na to, w jakim stanie zdrowia jesteśmy. Więc to jest absolutnie bardzo, bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o zakup dla naszego szpitala. Chciałem serdecznie podziękować inicjatorom, ale przede wszystkim też darczyńcom. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy się tutaj znaleźli, ale ci, którzy są też nieobecni. Chciałem życzyć oczywiście, korzystając z okazji, spokojnych świąt. One będą trochę wyjątkowe, bo nie można powiedzieć, że one będą aż takie rodzinne jak to zwykle, bo my w Polsce się rodzinnie spotykamy, ale dla Was, dla Waszych rodzin przede wszystkim spokoju, bo to jest nam dzisiaj potrzebne, i zdrowia. Te dwie rzeczy załatwią całą resztę, więc wszystkiego dobrego życzę dla Was i raz jeszcze serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu całej załogi, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich mieszkańców i pacjentów, których będziemy mogli hospitalizować w naszym szpitalu. Dziękuję. Chcielibyśmy zachęcić inne samorządy, żeby też włączyły się w pomoc dla szpitala. Może powiatowe, może gminne, ościenne, także serdecznie zapraszamy do pomocy i współfinansowania. W imieniu starosty zarządu powiatu wuszowskiego składam najserdeczniej się tutaj podziękowania, bo to piękna akcja wspierająca nasz szpital, walkę z COVID-19. Jesteście przykładem dla nas. Też mam tą przyjemność, że jestem i mogłem tutaj dołączyć się do tej zbiórki. Jest to dla mnie bardzo ważne i zachęcam inne samorządy do pomocy dla naszego szpitala. Jest to ciężki okres, ale myślę, że tutaj nieważne jest stanowisko, nieważne jest opcja polityczna, poglądy. Ważne jest to, żebyśmy włączyli się w wspólną pomoc dla naszego szpitala. Trzeba powiedzieć, że z całego powiatu włoszczowskiego spływają do nas wsparcia indywidualne, między innymi też od samorządowców i od osób, które chcą nam coś podarować. Ale tutaj w tak zorganizowany sposób i w takiej kwocie to serdecznie dziękuję.